Cześć wszystkim, tutaj Zuza, jestem sobie właśnie na spacerku z Aleksem. Aleks, pokaż się. Cześć. I z Aleksem Juniorem. Gdzieś tam. Tak, gdzieś tam. No, więc sobie spacerujemy. I tak sobie pomyślałam, że sobie coś tam nagramy i pogadamy przy okazji. Bo trochę się dzieje w tym naszym świecie growym i niegrowym, także... Coś tam byśmy się powyżalali, nie? Może. Ale no. Powiedz, co się działo, co się zaintrygowało ostatnio. Nic mnie nie zaintrygowało. Alex czeka na premierę Dark Souls 2, tylko takie zbliżenie na godzinę. To wyjdzie za szybko. No to będę szła wolniej. I się nie może doczekać. Zresztą czekamy też na Xboxa nowego. Jakoś nas nie jara w porównaniu do reszty świata PlayStation. Sianowa to 4. No co, wyraz... Kontrowersyjna opinia. Nie ma dla mnie nic tam fajnego, szczerze mówiąc. No bo co tam są za gry? Co, Killzone teraz i super Knack? Killzone. Taki robot jakiś dziwaczny z drewna, z klocków. Siano ogólnie. Poza tym co jest jeszcze z tych... Nic chyba, nie? Tak no nic, dopiero będzie. Te dwa, no. Dopiero będą. No i nie wiem, czym tu się ludzie jarają, szczerze mówiąc. Nie rozumiem, dlaczego Xbox jest... Kurczę, tutaj strasznie negatywnie oceniany. Aleks, może ty się wypowiedz. Nie, nie będę hejtować ogólnie. Nie, po prostu no my czekamy na Xboxa. Byliśmy zainteresowani kupnem PlayStation, bo mamy i PlayStation 3 i Xboxa 360, ale jakoś po wszystkich tych ocenach, recenzjach stwierdziliśmy, że jednak poczekamy na Xboxa, nie kupimy PlayStation. Na Xboxie będzie Halo. Na Xboxie będzie przede wszystkim Halo, oczywiście. No, zresztą będą fajniejsze gry moim zdaniem. Ciemno trochę. O, tu lepiej. Dobra, i tak idziemy w miesiąc, to trochę ciemno teraz będzie. Jesteśmy tak właściwie tutaj przy naszym stadionie miejskim. Nie pewnie nic nie widać. Światełka widać. Światełka. Tak, tam jakieś treningi, gdzie teraz będą mieli takie tam. Ogólnie to tak, ja po tej kilkumiesięcznej przerwie, bo to kilka miesięcy już minęło, nie? Od mojego ostatniego filmu. Nie tak. A jakoś tak. Średnio mogłaś tańczyć. Średnio mogłam tańczyć, to przede wszystkim, a poza tym jakoś tak, no... Nie wiem, było w co grać, ale jakoś tak się nie chciało. Człowiek myślał o innych priorytetach, właśnie takich. Tutaj co sobie leżą wreszcie w tym momencie. No ale teraz zacieramy rączki, ja już tutaj rozpoczęłam powoli produkcję, rozpoczęłam grę, przypuśćmy jedną, póki co. I coś tam się niedługo pojawi, pewnie na kanale, pewnie po tym filmiku. Czyli może jutro, może pojutrze, zobaczymy, ale ogólnie w najbliższym czasie. Coś zobaczymy, jak priorytety pozwolą. Myślę, że te moje śliczne priorytety pozwolą mi na dużo. Tutaj jest akurat cisza, spokój. Tak, nikt nas nie posłucha. Nikt nas nie posłucha. Nie, ogólnie ja nie lubię chodzić przy głównych ulicach, bo to jednak hałas jakoś no, niezbyt dobrze wpływa przecież na dziecko, prawda? To się budzi, a to się wierci. A tutaj mamy w miarę cicho, spokojnie, że można sobie pochać. Więc Aleks, teraz ty powiedz, na co czekasz, dlaczego chcesz kupić Xboxa, a nie PlayStation? No jak to dlaczego? Na Xboxie będzie Halo. Powiedz przede wszystkim... czekaj, co tak strasznie dyskutowałeś nad czymś? A różne rzeczy. A, no ogólnie Aleks był zawiedziony recenzjami kilku gier też, tak samo jak ja. Więc może się wypowiedz na przykład o Xboxie. Dlaczego Xbox, a nie PlayStation? Znaczy to jest kwestia tutaj wyłącznie gier niestety. Nie, no nie dam ci wyrwać. Pokaż się, ty zbliżę jeden. Nie. Tak. No więc tam tu coś przerwało. Wracamy na antenę. Wracamy na antenę, Aleks się wypowie o Xboxie. Mogę na chwilę? To nie. Dobra, fajnie. Aleks wypowiada się. Czekaj, ty mi wypłynąć czasu. Światło do ludzi. Daj mi to. Daj mi. Odeprę się. Czekam na Xboxa. Myślę, że jako posiadacz obydwu poprzednich konsol mogę to zadecydować bardzo świadomie i sądzę, że po prostu są najlepsze na razie gry zapowiedziane na konsole Microsoftu. Mnie bardzo dziwiło w trakcie na przykład E3 czy tam Gamescomu. Były te konferencje, były zapowiadane gry, jedna za drugą, trzask, trzask, trzask. Sony powiedział, że nie będzie używek, nie będzie blokowania czegoś tam. Nie będzie blokowania używek. Wejdź na chodnik. I czego tam? Łączności online.
i od razu było owacja stojąco. To jest coś, co mnie niebywale rozdrażniło swego czasu. Nikt nie idzie. Nie bój się. No, a cóż. Praktycznie każda giera na Xboxie mnie do siebie w jakiś sposób przekonuje. Nie. Dawaj. Nie. No, i co jeszcze? No. Myślę, że w takim moim przypadku dla zatwardziałego fana Halo, dla zatwardziałego fana Gears of War i zatwardziałego fana Remedy jest tylko jedna właściwa konsola. A wszystko inne, jakieś takie super rzeczy, które mogą się ukazać potencjalnie na PlayStation, super rzeczy to mówię Uncharted i God of War, to jeszcze do tego daleko. Mam nadzieję, że na tyle daleko, żeby sobie mógł pozwolić na... Uncharted zostało zapowiedziane, ale myślę, że w tym roku się ogólnie nie pojawi. Nie. Pewnie na E3 coś tam więcej pokażą. Ja myślę, że nie. Myślisz, że nie? Ja myślę, że nawet na E3 nie pokażą? Myślę, że będzie gameplay Orderu. Myślę, że pokażą coś z Deep Downa. Myślę, że zapowiedzą jakąś pierdołę małą w stylu Little Big Planet. I że co najwyżej może... No może trailer pokażą. Ale myślę, że jeszcze długo nas na to czeka, bo ogólnie w sensie mi chodzi, że pokażą trailer. Więc... Jakiś trailer, tak. Na pewno coś tam. Ale taki bardziej pizerowaty. No, zobaczymy. Mało konkretów ogólnie. Tak powiedzieli, żeby się jarali te ciemniaki, co zakupiły PlayStation 4. No. Ja więc w ten sposób wygląda cała sytuacja. Ogólnie się średnio ciekawie dzieje. Jeżeli chodzi o Xboxa, bo były różnego rodzaju przetasowania i był nawet podejmowany temat sprzedaży działu konsolowego, co jest syfem ogólnie. O, to jest bardzo ciekawy temat. Sprzedaż tak, działu konsolowego. Szefem działu konsolowego zostanie lada dzień były szef Nokii, który przed objęciem stanowiska właśnie za tym właśnie przedstawia taki pomysł, żeby sprzedać Xboxa. To jest niestety smutne bardzo, bo wtedy wiadomo, wiele firm związanych z Xboxem, mówię tu oczywiście o studiach, które robią gry, musiały się rozstać z Microsoftem i byłyby różnego rodzaju tylko problemy, a nie wiadomo jakie byłoby podejście jakichś przyszłych właścicieli. Rozjedzie nas, nie rozjedzie, dobrze. Więc to jest ogólnie mój ból dupy na to. Teraz do Xboxa chcę się dorwać jak najszybciej i sprawdzić wszystko, nawet Rise'a, który został tak ładnie zjechany. Ale ja ogólnie mam teraz bardzo duży kredyt zaufania dla gier, które po pierwsze nie są strzelaninami, a po drugie są osadzone w historycznych realiach, jak Asasyny, jak Chivalry i tego typu rzeczy, bo tego jest po prostu cholernie mało. Ale bierz pod uwagę to, że ostatnio, jeżeli gdzieś tam pojawią się negatywne recenzje na temat jakiejś gry, to zazwyczaj, no nie wiem, no, czy ty grasz, czy ja gram, czy jeszcze kilka innych osób z naszego otoczenia, to twierdzą, że jednak ta gra jest super. Która gra? No Jezu, ja mówię ogólnie. Nie będę podawała tytułu. Bo tutaj w sensie inaczej zaraz niż... się posypią komentarze typu, że nie znamy się i tak dalej. No dobra, możemy się nie znać, ale wypowiadam po prostu opinię. Nie, ja zaznaczę klauzulę, że my się znamy. Ogólnie rzecz cicho, mówiąc, nie, ogólnie rzecz mówiąc po prostu to jest trochę takie podejrzane, bo zresztą powiedzmy jedno, no nie opierajmy się na recenzjach wyłącznie, po prostu warto zagrać. Jeżeli nam się gra podoba, to warto po nią po prostu sięgnąć i zagrać. Tak samo jak było na przykład przy Assassinie pierwszym, gdzie nikt nie wiedział, jak ta gra będzie wyglądać. To była jedna wielka zagadka. Ja obejrzałam jeden trailer i stwierdziłam, że ta gra będzie super i na pewno mi się spodoba. No i proszę bardzo. Patrzę, biodrami ruszą. No i proszę bardzo, dostałam fanką, nawet sobie wytatuowałam na górę karku, no i dobra. No i dobra. I jest gitara. A grę trzepią co roku. I grę trzepiamy co roku, tak jest. No. Także, no moim skromnym zdaniem, nie opierać się na recenzjach, tak jak teraz sypią negatywne opinie o grach na tą konsolę zwaną Xbox. Jedyny. Tak, jedyny. Bo Xbox 1 to już jednak... Xbox jedyny. Tylko po prostu sięgnąć po grę, zagrać. Można nawet kupić za bardzo niskie ceny używki. Ja jestem za używkami, bo o tym się przekonaliśmy zresztą do używek. Tak, bo rynek używek jest bardzo sprawny, ludzie naprawdę chcą to odsprzedać, odzyskać gra pieniądze. Jeżeli gra kilka lat już, no nie wiem, 4-5 lat i kosztuje nadal powyżej 100 zł, tam okolice 200 zł, no to stary, ale w okolicach 200 zł to ja kupię nową, nie mówimy to o PC-tach, tylko konsola. I tym syfie Steamie. Tak. Nie, Steam jest dobry, nie oszukujmy się. Steam jest dobry, ale ja nie czuję, że mam grę. Także, mam 120 gier jak na Steamie, ja mam kupić nie czuję, że coś mam. Używkę sprzed iluś tam... Nie, czekaj, o czym ja mówiłam, bo już się pogubiłam.
To do używek się przekonam. Tak. Jak ja mam kupić używkę sobie grę za 30 zł, bo już od 30 zł można sobie spokojnie kupić grę. Ja to ostatnio kupiłem. No, ale kupiłem. I kupić sobie wersję nową, nieotwieraną w opakowaniu, w pudełeczku, ładnym, nienaruszanym. No to sorry, za około 200 zł, no to... Tak. Przepraszam, ale no naprawdę, no mało używana płyta, nawet nie zrysowana, 30 zł. Także nie ma co, ale można kupować używki jak najbardziej, jestem za to. To jest. No, także my czekamy na premierę Xboxa. Czekamy na premierę... Weź tak, wyjdź do światła efektownie. Premierę Dark Souls. Tak, było ostatnio dziwne trochę... Rok był kiepski dla wyczekiwanych gier, Castlevania i TV zostały póki co zjechane w mediach. Czekamy na Dark Souls 2 i tak tam fola. Ja nadrabiam Asasyna, bo wstyd się przyznać, ale jeszcze go nie ukończyłam, bo nie było czasu. A, kiedy. Fanka piratów i Asasyna. Fanka piratów i Asasyna i jeszcze go nie skończyłam. No nie, no tak się złożyło, ja jestem szczęśliwa, szczęśliwa mamusia teraz, więc mam troszkę inne priorytety, ale tak jak mówiłam, nadrabiamy i będziemy nagrywać filmiki z Aleksem razem, więc wracamy do pracy. Nie? To jest. No, także trzymajcie się i do zobaczenia później. U mnie. U mnie i u Aleksa. Pa, pa nasze słupki. No, pa, pa.